Poćwiczmy trochę interpretowanie wykresów zależności proporcjonalnych. Cena pomarańczy w pewnym sklepie jest wyliczana na podstawie ich wagi, tak jak przedstawiono to na poniższym wykresie. Znajdź cenę pomarańczy w dolarach za kilogram. Na pionowej osi mamy koszt całkowity w dolarach. Na osi poziomej mamy zaznaczoną wagę w kilogramach. Widać od razu na pierwszy rzut oka, że jest to zależność proporcjonalna. Skąd to wiadomo? Wiadomo stąd, że prosta przechodzi przez punkt o współrzędnych 0,0, przez początek układów współrzędnych. Jeżeli chcemy kupić 0 kg pomarańczy, to zapłacimy za nie 0 dolarów. Widać też, że ta linia to prosta, że jest to zależność liniowa. Zależność liniowa, która zawiera punkt 0,0, to zależność proporcjonalna. Widać to też po tym, że jeżeli wybierzemy parę charakterystycznych punktów, najlepiej takich, których współrzędne łatwo dokładnie określić na oko, Takich, które leżą na przecięciu linii siatki. Na pewno ten zaznaczony punkt jest taki. Współrzędne tego punktu to waga pomarańczy 1 kg i zapłacona za nie kwota 3 dolary. Zaznaczmy sobie może jeszcze taki punkt, na przykład ten 4,12. Jeżeli kupimy 4 kg pomarańczy to zapłacimy za nie 12 dolarów. I zauważcie, że stosunek tych zmiennych dla każdego z tych dwóch punktów jest taki sam: 3 podzielone przez 1 równa się 3, 12 podzielone przez 4 też równa się 3. Albo w drugą stronę, żeby z kolumny z wagą przejść do kolumny z ceną, wystarczy pomnożyć razy 3. Można zatem powiedzieć, że stosunek kosztu do wagi, czyli tak zwany współczynnik proporcjonalności, wynosi 3. Gdybyśmy chcieli umieścić wewnątrz tego równania jednostki, czyli wagę i koszt, to okazałoby się, że mamy do czynienia z tak zwaną ceną jednostkową. Koszt liczymy w dolarach, wagę w kilogramach, czyli to będzie 3 dolary na kilogram. To cena, za jaką kupujemy pomarańcze. Jeżeli chcemy kupić pomarańcze i pytamy o cenę, to kosztują one 3 dolary za kilogram. Ta trójka to również współczynnik proporcjonalności. Możemy zatem wpisać cenę w okienko 3 dolary za kilogram i sprawdzamy, jest ok. Jeszcze jedno zadanie. Zależność pomiędzy ilością sosu pomidorowego a ilością przecieru pomidorowego potrzebną do przygotowania sosu spaghetti przedstawiono na poniższym wykresie. I znowu widać, że jest to zależność proporcjonalna, bo jest to linia prosta. Która przechodzi przez początek układów współrzędnych? Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Punkt 8:4 oznacza, że dla czterech osób potrzeba 8 szklanek sosu pomidorowego. Na wykresie punkt 8:4 to ten, zaznaczony kropką na prostej. 8 szklanek sosu pomidorowego mieszamy z czterema szklankami przecieru pomidorowego. I mamy sos do spaghetti. A w tym zdaniu 8 szklanek sosu pomidorowego się zgadza, ale do tego powiedziane jest, że współrzędna 4 oznacza 4 osoby. Nie ma to najmniejszego sensu. 4 osoby i 4 szklanki przecieru pomidorowego to nie jest to samo. To nieprawda. Na tej osi nie ma ludzi, tylko szklanki przecieru pomidorowego. Punkt 8.4 oznacza, że do 4 szklanek przecieru pomidorowego potrzeba 8 szklanek sosu pomidorowego. Drugie. Potrzebna jest taka sama ilość przecieru pomidorowego i sosu pomidorowego. No to przyjrzyjmy się wykresowi. Gdyby tak było, że jest potrzebna taka sama ilość tego i tego, to dla dowolnego punktu na tej prostej obydwie jego współrzędne byłyby identyczne. Czyli na przykład tu jest 6 i tu też byłoby 6, ale tu jest 3, a nie 6. W żadnym punkcie współrzędna pozioma i pionowa nie są takie same. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie współrzędnym, na przykład współrzędnym punktu zaznaczonego kropką, to liczba szklanek sosu jest dwa razy większa niż liczba szklanek przecieru: 8 i 4. Dlatego punktu 6 i 3. Sosu jest dwa razy więcej. Czyli to też nie jest prawidłowa odpowiedź. Czyli zaznaczamy żadna z powyższych. I jeszcze jedno zadanie, żeby było wiadomo na pewno, że wiemy o co chodzi z tą proporcjonalnością. Poniższy wykres przedstawia proporcjonalną zależność pomiędzy długością a kosztem przejazdu taksówką. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Na poziomej osi mamy odległość w kilometrach, odległość przejechaną taksówką, a na pionowej całkowity koszt takiego przejazdu w dolarach. Znowu widać, że zależność pomiędzy przejechaną odległością a kosztem przejechania taksówką. Jest zależnością proporcjonalną, bo wykresem tej zależności jest prosta i przechodzi ona przez początek układów współrzędnych. Zobaczmy, jakie mamy odpowiedzi do wyboru. Pionowa współrzędna punktu A przedstawia całkowity koszt 20-kilometrowej przejażdżki taksówką. Tu jest punkt A i jego pionowa współrzędna przedstawia całkowity koszt w wysokości 8 dolarów. To koszt przejechania odległości 20 km. Koszt 20-kilometrowej przejażdżki taksówką. Czyli się zgadza. Możemy zaznaczyć, że jest ok. Druga odpowiedź. Całkowity koszt przejazdu 4 km taksówką wynosi 1,60 dolara. Czyli 1 dolar i 60 centów. 4 km 1,60 dolara. Spróbujmy znaleźć punkt o takich właśnie współrzędnych na prostej. 4 km to jest tutaj. Współrzędna pionowa to coś około 1,5. Całkiem możliwe, że właśnie 1,60. Ale tak na oko chyba nie jesteśmy w stanie dokładnie tego określić. W takim razie spróbujmy to policzyć. Dokładnie policzyć. Na tyle dokładnie, żebyśmy byli pewni, że nie jest to na przykład 1,61. Jeżeli jest to zależność proporcjonalna, to całkowity koszt w dolarach równy jest jakiś współczynnik razy odległość w kilometrach. Czyli K równa się A razy odległość. Współczynnik proporcjonalności A. Jest taki sam dla współrzędnych wszystkich punktów na tej prostej. Jeżeli wybierzemy sobie jakiś punkt, którego współrzędne łatwo określić, na przykład punkt A o współrzędnych 20 km i 8 dolarów, to jeżeli podzielimy w tym równaniu lewą i prawą stronę przez odległość, to mamy A równa się koszt podzielone przez odległość, czyli A równa się 8 dolarów przez 20 km. Czyli a równa się 8, czyli 40, czyli 0,4. W takim razie dla dowolnego punktu koszt równa się 0,4 razy odległość. Jeżeli obliczymy teraz koszt jako 0,4 razy 4 km, to 0,4 razy 4 równa się 16, czyli 1,6 dolara. I wiemy teraz na pewno, że koszt przejazdu 4 km taksówką wynosi 1,60 dolara. Czyli to również jest prawidłowa odpowiedź. I trzeciego, żadna z powyższych, w takim razie nie zaznaczamy. I prawidłowo.